Halo, halo, dzień dobry, tutaj roztańczony kreszyk oraz siostra z zielonymi oczyskami, to jestem ja. Witam was bardzo serdecznie w mych skromnych progach, w drugim odcinku z Crasha Trójki Prototyp. Jeśli wam się ten odcinek spodoba taki jak przedni, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, jak i zostawienie łapki w górę. A jak się nie spodoba, jesteś wolnym człowiekiem, masz wolny wybór, więc możesz go ocenić łapką w dół. Tak więc ostatnim razem wydarzył się tutaj pewien bug, który spowodował, że mogę sobie wejść do trzeciego, jak i czwartego i piątego warproomu. To chciałem powiedzieć, bo trzeci jest nadal zablokowany, jak zresztą widzicie. Ale my sobie idziemy tutaj i zaczynamy warp room numer 2 od dupy strony. Czas na poziom 10, Midnight Run. Coś, czego nie zauważyłem poprzednim razem, to to, że kiedy wchodzimy do tego poziomu, to nagle jakiś taki dziwny dźwięk się odpala. Nie wiem, czy zauważyliście, a raczej usłyszeliście. No i dobra, teraz speed przez nocny mur chiński. Lecimy z koksem. Myk, myk. Uwaga na beczkę. No i na smoka też. No i na tych dwóch dziadów też. Hop, pyk, pyk, pyk. O matko, kurde, zapomniałem, że ja mam aku-aku. A już myślałem, że to się skończy tym, że stracę główkę Crasha i będę musiał się z tego nieźle tłumaczyć. No ale na szczęście tutaj mamy checkpoint, więc jest wszystko pod kontrolą. Mam nadzieję, że w niego uderzyłem, a nie przeniknąłem, bo często coś takiego lubiło się dziać w Crashu Trójce. No, nie co to było? Dobra, uderzyłem w ten checkpoint. Znowu to samo. No, do trzech razy sztuka. Tam miałem jeszcze jedno podejście, ponieważ nie mogłem trafić w ten kryształ i trochę przypał by był, co nie? O, jak słodko. Dobra, nie umiem liczyć, więc zamiast dziewiątki niech będzie ósemka. Hogride, let's go. Dobra, pierwsza zmiana jest taka, że nie było tych lamp odliczających. Do biegu, gotowi, start, wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast czy sam poziom uległ jakichkolwiek zmianom? Nie wydaje mi się. Wszystko tak jak było w tym poziomie, tak nadal jest. Zaczynając od tych radiowozów, kończąc po te banery reklamowe z Cortexem. No, nic tutaj raczej nie uległo jakiejkolwiek zmianie, więc myślę, że możemy skipnąć do samego końca poziomu, bo nic tutaj na tę chwilę ciekawego nie znajdziemy. No, okej, ta skrzynka z totalem została bardziej na prawo przesunięta. Wow, naprawdę zmiana 2024 roku. To niech będzie teraz poziom 9, Tomb Time. W zasadzie powinno się mówić Tomb Time, a nie Tomb Time. Tak więc tutaj moja taka drobna poprawka. Jedyne póki co zauważyłem, to jest różnica w soundtracku, ponieważ brakuje niektórych elementów. O! I tutaj mamy takie fajne, gładkie przejście, gdzie z tego co kojarzę, w finalnej wersji właśnie były te filary, znaczy filary, Boże, co ja gadam, te platformy właśnie spadające. Dobra, to nie było planowane z mojej strony, chciałem zupełnie coś innego zrobić. O, teraz to się udało. Bardzo dobrze. Dawaj mi aku-aku. Okej, tutaj mamy zmianę, mianowicie nie ma tej... A nie, jest, jest ta ściana. Ona się teraz nie otworzy. Aha, czyli to jest taka czasówka, że muszę jak najszybciej tam wejść, bo inaczej nam się zablokuje ta droga. A, rozumiem. Muszę przyznać, że to całkiem sprytne z tamtą ścieżką, naprawdę. Robi to wrażenie, nawet bym powiedział piorunujące wrażenie. I czy coś tutaj jeszcze w zasadzie jest nowego? Nie, to już wszystko. Słabiutkie te zmiany, słabiutkie. Hengemai. Let's go! To jest właśnie ten magiczny poziom, gdzie można zdobyć ten żółty klejnot. Aczkolwiek podejrzewam, że w tym prototypie nie będzie to możliwe, bo raczej coś takiego jak tajny warp room oficjalnie jeszcze nie istnieje. Ale pamiętam, że zawsze, ale to zawsze lubiłem patrzeć się na ten klejnocik. Jak oczywiście byłem mały, za dzieciaka, co nie? Zawsze lubiłem sobie patrzeć, jak on tam w tle sobie tak fajnie świeci. Fajna sprawa. Na razie to powiem wam szczerze, że ja to tak, kurczę, trochę speedrunuję przez te poziomy. No ale też nie ma co się dziwić, no kurde, tutaj za wiele i tak nie jesteśmy w stanie zdziałać, co nie? Co jedynie mogę wam po raz kolejny pokazać te same poziomy, które mają drobniutkie zmiany. No na przykład kryształ chyba był tutaj normalnie, z tego co kojarzę. Więc tutaj raczej na tę chwilę nie ma żadnych. No tutaj jest taka drobna zmiana, taka bardzo korekcyjna bym powiedział, mianowicie...
Ta skrzynka losowa jest z jakiegoś powodu na samej górze, gdzie ona w finalnej wersji była na dole. No i nie ma klejnocika, nie ma tego żółtego klejnocika, nie popatrzymy się na niego, jak on tak pięknie świeci. Aj. A tu w ogóle z jakiegoś powodu oni TNT dali? Dlaczego niby? Z jakiej to racji? To było głupie. Myślę, że się wspólnie zgodzimy. No, to było akurat mądre z mojej strony. Szkoda. Wydawało mi się, że troszkę bardziej będę zaskoczony jakimiś tutaj elementami. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy w tym poziomie będzie prototypowa runda bonusowa, ta, która była w trailerach Crasha Trójki. Mianowicie, nie wiem, czy kojarzycie trailery Crasha Trójki, ale było coś takiego, że kiedy był pokazywany gameplay z tego poziomu, to pierwotnie runda bonusowa miała być na samym dole, w sensie, że Crash miał wejść i spaść w dół, tak jak to było za czasów właśnie Crasha Dwójki. Ciekawe, czy coś takiego tutaj będzie miało miejsce. A, myślałem, że kurde, drugie życie zdobędę. A tu lipa. Byłoby fajnie, miałbym 15. Ja tutaj o życie nie będę się jakoś też szczególnie starał, bo tak jak mówię, skoro nie robię 100%, to też nie będę jakoś grindował w tych poziomach, żeby zdobyć koniecznie klejnot i więcej życia, które jest w bonusach, ale no nie chcę za bardzo tego robić. Mamy drugiego Aku. Normalnie gdybym nie stracił tego drugiego, miałbym teraz nieśmiertelność. Siema Merlin, poka majty. Dobra, znikaj. Nikt nie chce oglądać ciebie i twoich majtów. A jednak nie! A jednak mamy tą z finalnej wersji rundę bonusową, tak więc troszkę kibel. Taki umysłowy kibel, bym powiedział. Ale na pocieszenie mamy kryształ. No. Zbierz go. 106 skrzynek? A niby jak ja miałbym 106 skrzynek tutaj zdobyć? What? Nie rozumiem. Wiele rzeczy w tym prototypie nie rozumiem i zrozumieć nie zrozumie. Zdaję sobie z tego sprawę. O! Wszystkie przyciski się pojawiły. Super! Naprawdę fajnie. To co, idziemy na Dingusia, co? Halo, Dinguś, halo. Ziemia do Dingusia, halo, wczytujemy się. No nie gadajcie, że oni na tym etapie nie zaprogramowali jeszcze walki z Dingodilem. Ja cię sunę, ale jaja. Dobra, to nara. No, udało się, moi drodzy, co tu mogę więcej powiedzieć? No, teraz widzicie znowu, 4 i 5 warp room zablokowane. Ciekawe, co się stanie, kiedy zapiszę. 16%, ale żeśmy zrobili progres. 5%, 5%, super, świetnie. Boneyard, a widzicie? Poziomy zamieniły nazwy. Normalnie tutaj powinien być Dynamite, a tu jest Boneyard. Nieładnie. High time. No tutaj nawet jeszcze nie zaprogramowali tego, że w tym okręgu, w tym time twisterze, zamiast tego poziomu w nocy, to jest z jakiegoś powodu zdjęcie tego poziomu za dnia. Tak więc no. Ale to jest wersja alfa, prototyp, więc wybaczamy jak najbardziej, co nie? Tak więc, moi drodzy, to był odcinek numer 2. Koko nadal ma zielone oczy i nie jest w stanie tego naprawić. Może najwyższy czas zorganizować jakąś zbiórkę na uratowanie wzroku Koko, bo mam wrażenie, że się z odcinka na odcinek coraz bardziej pogarsza i te zielone plamy się powiększają. Tak więc jeżeli chcecie pomóc Koko, no to wyślijcie SMS o treści pomagam. Ja zorganizuję coś na przyszły odcinek, żeby te oczy jej naprawić. Tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!